Wiele osób korzysta z asystentów AI, zwanych także Custom GPTs, na stronie ChatGPT. Dzięki nim możemy dostosować formę odpowiedzi czy również bazę wiedzy danego agenta AI do naszych potrzeb. Niewiele osób jednak wie, że możemy wzbogacić narzędzia danego asystenta AI właściwie o dowolne narzędzia dostępne w internecie. W tym filmie dowiesz się, jak łatwo można podłączyć dowolne narzędzie do asystenta AI w ChatGPT. Zaczynamy! Aby się dostać do naszego asystenta AI, w prawym górnym rogu klikamy na swój portret oraz moje modele GPT. Ugasza nam się dokładnie ten ekran, i tutaj możemy utworzyć nowy model GPT. Jeżeli nigdy jeszcze tego nie robiłeś, na górze ekranu jest link do mojego filmu, gdzie wyjaśniam, w jaki sposób możesz stworzyć swojego asystenta AI krok po kroku. Dzisiaj zajmiemy się dodaniem Dostosowanego zewnętrznego narzędzia do takiego agenta. Na warsztat weźmiemy dodawanie dokumentów Google, tak aby wynik pracy naszego asystenta AI można było łatwo zapisać na naszym dy dysku Google. To tylko przykład narzędzi, można dodać właściwie nieskończenie wiele. Tak więc najpierw tworzę bardzo prostego agenta. Nazwiemy go Google Note A co do instrukcji, nie będą bardzo proste. Jesteś pomocnym i przyjaznym asystentem. Pomagasz użytkownikowi, a następnie zapisujesz, zapisujesz odpowiedzi w dokumentach Google. Podstawowe funkcje to wyszukiwanie w sieci, Canva, generowanie obrazu DALI oraz interpreter kodu i analiza danych. My dodamy dodatkową funkcjonalność do te, tego asystenta AI, tak aby mógł pracować z plikami Google Docs. Klikamy w utwórz nowe działanie. Tutaj należy wpisać schemat. Open API do naszego narzędzia. Brzmi groźnie, ale możemy to zrobić bez napisania choćby jednej linii kodu samodzielnie. Najpierw przejdźmy do stworzenia samego narzędzia, które będziemy chcieli zintegrować z czatem GPT. Ja na te potrzeby wykorzystuję program N8N. Jest to alternatywa do make czy Zapiera, ale według mnie o wiele lepsza. Z N8N możesz korzystać w chmurze i możesz założyć konto, ale możesz też postawić N8N na swoim laptopie. Czy na swoim serwerze i płacić jedynie za utrzymanie. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Tak więc, jak już mamy konto NATN, tworzymy nowy workflow i dodajemy webhook. Webhook to taki adres internetowy, na który czat będzie wysyłał swoje żądania. I po kolei zmieniamy metodę na post a zmieniamy na coś, co będzie mówiło o tym, co dane narzędzie robi. Zastosujemy też podstawową autentykację, tak żeby nikt poza nami nie mógł dostać się do tego webhooka. Potrzeba demonstracji, coś bardzo prostego. Zapisujemy. I wybieramy Respond, Using Respond to Webhook Node. Następnie dodamy moduł tworzenia dokumentu Google. Wybieramy, gdzie dany dokument ma być zapisany. I testowo wpisujemy jako title test. Chcemy, aby ChatGPT stworzył dokument nie tylko z tytułem, ale również z treścią. Tak więc zaraz po stworzeniu dokumentu musimy zaktualizować jego treść. Dodajemy kolejny węzeł. Google Doc. Tym razem wybieramy Update Document, i zaraz będziemy uzupełniać tutaj dalej. Następnie, na koniec, dodajemy węzeł Respond to Webhook. I zostawiamy na razie tak, jak jest. Tutaj należy uzupełnić wartościami testowymi te pola. I teraz zapisujemy, kopiujemy adres testowego URL i wracamy do naszego agenta. Teraz tak jak obiecałem nie będziemy pisać kodu, żeby móc zintegrować to narzędzie. Klikamy uzyskaj pomoc od Actions GPT. Jest to asystent AI, który pomoże nam stworzyć dokumentację, która umożliwi czatowi GPT korzystanie z naszego narzędzia. Pojawia się Actions GPT i wpisujemy de facto to co chcemy zrobić. Stwórz specyfikację Open API dla tego webhooka i tu podajemy adres webhooka, który przed chwilą skopiowaliśmy z NATN. Wyślij tytuł i treść dokumentu w osobnych kluczach. W odpowiedzi otrzymasz adres stworzonego dokumentu Google No i wysyłamy to do asystenta. Czekamy na odpowiedź. OK. Kopiujemy wygenerowany kod i wracamy do tworzenia narzędzia. Wklejamy to w polu schemat. W polu uwierzytelnianie wybieramy klucz interfejsu API niestandardowe i tam w ten wpisaliśmy key i 123 jako wartość. Zapisujemy i klikamy formatuj. Jeżeli nie wyskoczył nam żaden błąd jesteśmy gotowi do testowania. Jeżeli tutaj wyskoczył był jakiś błąd po prostu przeklejamy go z powrotem do asystenta. Który stworzył tą dokumentację? OK, przetestujmy, czy to działa. Wracam do NATN i klikam Test Workflow, co sprawi, że program będzie oczekiwał na wywołanie od czata. Wracamy, od, wracamy do tworzenia asystenta i tutaj klikamy Testuj. Z prawej strony ChatGPT spróbuje połączyć się z naszym webhookiem. Potwierdzamy i otrzymujemy komunikat o błędzie. Error in work, Workflow to jest spodziewane, ponieważ nie skonfigurowaliśmy jeszcze samego narzędzia. To, co ważne, to to, że udało się połączyć. Wróćmy z powrotem do naten i zobaczmy, jak to wyglądało. A więc otrzymaliśmy. W polu Output możemy zobaczyć, że otrzymaliśmy dane z czata GPT. I tak jak prosiliśmy, otrzymaliśmy tytuł i zawartość dokumentu do stworzenia. Dzięki temu możemy z tym działać dalej. Przechodzimy do węzła create a document i w poru title kasujemy nasz test i wpisujemy wybieramy expression i wybieramy tytuł przesłany przez czata. Ok. Naciśnijmy test step, żeby stworzyć dany dokument. W odpowiedzi dostaliśmy id stworzonego dokumentu. Możemy tego użyć dalej, żeby wgrać treść, którą wysłał czat GPT. Otwieramy więc następny węzeł. I teraz w polu doc ID kasujemy test. Wybieramy expression. I z poprzedniego węzła wybieramy ID. Następnie w kolejnym polu tekst. Kasujemy testową wartość. I przeklejamy tu na dole content, czyli treść, do wklejenia do dokumentu Google. No i testujemy. Odpowiedzi dostaliśmy Document ID. Wszystko jak na razie działa. Teraz czego oczekuje czat GPT w odpowiedzi na wywołanie tego narzędzia? Sprawdźmy. Actions GPT nam tutaj powiedziało w odpowiedzi zwraca status 200 z adresem URL stworzonego dokumentu Google w poru Document URL. Kopiujemy więc ten klucz i wracamy do NA10. Otwieramy węzeł Respond to Webhook i... Wybieramy odpowiedź w formacie JSON. MyField, zmieniamy to na Document URL, a tutaj wkleimy wartość. Wybieramy więc Expression, kasujemy to value i w tym miejscu wklejamy standardowy początek URL dokumentu Google. Sprawdzę więc nowy dokument Google i sprawdzę jaki to jest adres. Do momentu D slash kopiujemy to, wracamy do NA10 i wklejamy jako stałą wartość. Natomiast teraz Document ID przeciągniemy z poprzedniego węzła. To dostanie czat GPT z powrotem. Zasejwujmy i wróćmy do czata GPT. Przetestujmy jeszcze raz ten webhook. Należy pamiętać, żeby najpierw kliknąć Test Workflow a następnie testuj tutaj. Poczekajmy jaka jest odpowiedź. I mamy odpowiedź the document has been successfully created. Sprawdźmy czy udało się stworzyć dokument. Dokument został stworzony, mamy tutaj przykładową treść. Świetnie. Dodaliśmy więc nową funkcjonalność, ale w trybie testowym. Musimy zrobić jedną zmianę, żeby działało to zawsze. Wyszukujemy gdzie jest napisane path webhook test i kasujemy tą część myślnik test. Klikamy formatuj. Jeżeli nie pojawił się żaden błąd, jest już prawie gotowy. Wracamy do NATN i aktywujemy workflow na górze. Klikamy OK. Teraz możemy przetestować, czy uda się stworzyć nowy dokument już nie w trybie edycji, a na produkcji. Mamy naszego Google Note Takera. Zlećmy mu jakieś proste zadania. Napisz wiersz o AI Advisors i zapisz go w dokumencie Google. Skieruj widzów na www.aiadvisors.pl Zobaczmy, jak sobie poradzi. Widzimy, że działanie jest uruchomione, to znaczy tworzymy nowy dokument Google. Potwierdzam i oczekuję na wynik. że został zapisany w dokumencie Google. Możesz go znaleźć pod tym linkiem. OK, sprawdźmy. W krainie innowacji, gdzie wiedza rozkwita, tam AI Advisors swój świat odkrywa. Świetnie. Zadziałało. Bezpośrednio z czata mogliśmy stworzyć nowy dokument Google. To jest jedynie przykład, jak można wykorzystać dodatkowe narzędzia w asystencie AI w czacie GPT. Możemy tutaj dodać webhooki, które mogą nam zapisywać coś w Google Sheets, możemy dodać pobieranie jakichś stron internetowych, pobieranie informacji o pogodzie, pobieranie informacji o kursach walut i wiele, wiele, wiele innych. Do tego możesz użyć NATN, ale możesz też użyć make.com czy zapiera również te integracje. Są dostępne. Jeżeli chcesz rozwijać swoją wiedzę o wykorzystaniu AI w firmie, polecam ci ten, następny film.